Odpowiedź na modlitwę. Czego uczy mnie Biblia w Księdze Daniela, 2 rozdział, 19 werset? Danielowi została objawiona w nocnym widzeniu tajemnica, za co Daniel wysławiał Boga niebios. Księga Daniela, 2 rozdział, 19 werset. Odpowiedź na modlitwę. Zwróćmy uwagę na kolejność wydarzeń. Daniel modli się ze swoimi przyjaciółmi, co jest opisane w Księdze Daniela, 2 rozdział, 17 do 18 wersetu. I dalej, Danielowi została objawiona w nocnym widzeniu tajemnica, co czytamy w Daniela, 2 rozdział, 19 werset. Przedstawianie Bogu naszych próśb jest naszym pierwszym obowiązkiem we wszystkim, jak to dokumentuje Filipian, 4 rozdział, 6 werset. Daniel poinformował również swoich trzech przyjaciół, aby mogli dołączyć swoje błagania do jego własnych. To przywilej dzielić się trudnościami z chrześcijańskimi przyjaciółmi i wspólnie przedstawiać je Panu. I jest to skuteczne, ponieważ w ten sposób sprowadzamy na siebie błogosławieństwo jego szczególnej obietnicy. Mateusza, 18 rozdział, 19 werset nam to wyraźnie dokumentuje. Bóg nie może pozostać głuchy na modlitwy tych ludzi, którzy Go się boją. Ujawnia tajemnicę swemu słudze, jak czytamy w psalmie 25, wersecie 14. Inny człowiek mógłby pobiec prosto do króla, ale dla Daniela jedna rzecz jest pilniejsza. Podziękować swojemu Bogu i oddać Mu cześć, o czym czytamy w pierwszej księdze Mojżeszowej 24-26 w przypadku wcześniejszego bohatera znajdującego się w podobnej sytuacji. Dopiero wtedy staje przed Nabuchodonozorem. Po raz kolejny widzimy jedną z pięknych cech tego męża Bożego, Daniela, jego pokorę. Podobnie jak Józef, opisany w pierwszej Mojżeszowej 41-16, Daniel nie przypisuje sobie żadnych zasług, przypisując całą chwałę jedynie Bogu, o czym możemy przeczytać w Daniela 2-30, Daniela 1-17, Ezechiela 28-3. Tak, drodzy wierzący czytelnicy Słowa Bożego, kiedy Panu spodoba się użyć nas w jakiejkolwiek służbie, obyśmy trzymali się na drugim planie, aby oddać Mu całą zasługę i wszystkie owoce. Niech będzie Panu Jezusowi chwała i błogosławieństwo i cześć.